musimy teraz aplikacji powiedzieć, że mamy sparowane czujniki z tym systemem. Więc przejdę sobie na tryb Away i sparujemy czujniki. Żeby to zrobić, muszę wejść w menu, wybrać zarejestruj czujniki. Tu mam informację, że czujniki muszą być już zbindowane wcześniej z urządzeniem, co też zrobiliśmy w poprzednich filmach. Mam zbindowane obecnie dwa czujniki CO2 i jeden czujnik RH. Zatem aplikacja nas pyta, czy na pewno rekuperator nie steruje bindowania, wiązania. Jeżeli włączyliśmy niedawno centralnie, jesteśmy pewni, możemy spojrzeć na diodę na centrali. Jeżeli dioda miga na zielono, to jest standardowy tryb. Gdyby był w trybie bindowania, dioda świeciłaby się światłem ciągłym na zielono. Teraz patrzę, dioda miga, więc wiem, że już tryb bindowania się zakończył. Potwierdzam, tak, nie jest w trybie bindowania. I teraz pyta, który czujnik chce zbindować. Powiedzmy, że RH. Nadaje nazwę pomieszczenia. Nazwę to łazienka, na przykład parter. Wyobraźmy sobie, że tak sobie rejestruję. Klikam zarejestruj. I teraz jest komunikat, żeby wprowadzić czujnik w tryb bindowania, czyli podobnie jak robiliśmy to w przypadku bindowania z urządzeniem. Wybieram ostatni tryb. Przytrzymuję przycisk dotykowy. Potwierdzam tapnięciem i jest. Czujnik zarejestrowany, czy zarejestrować kolejny. I teraz, z racji, że mam jeszcze jeden, to powiem tak. Ponownie pyta, czy na pewno centrala nie jest trybem bindowania, wiązania. Wiem, że nie jest, przed chwilą bindowałem, potwierdzam tak. Teraz tym razem CO2. Nazwę go na przykład sypialnia. Zarejestruj. Potem wskoczę do menu, ponownie mówi wprowadź w tryb bindowania, wezmę ten czujnik. Jestem w trybie tu ostatnim, więc przytrzymuję. Potwierdzam. Ciach. Czujnik zarejestrowany. Czy chcesz następny? Powiedzmy, że już nie. I teraz po chwili aplikacja przeładuje dane. Po chwili aplikacja załadowała dane z czujników, odświeżyła się. Może to potrwać nawet kilka minut, tak uprzedzamy w instrukcji. I teraz widzimy tutaj RH łazienka parter, który dopisałem. Temperatura, no podobna, bo czujnik znajduje się w tym samym miejscu co centrala. Poziom wilgotności względnej 35%, dosyć nisko i sucho jest w takim razie to u nas. No i widzimy tutaj poziom ppm-ów odczytany z czujnika, tego jednego, który dopisałem. Jest na 813. Ja bezpośrednio oddycham teraz ten czujnik, więc widzę od razu poziom rośnie. I w ten sposób mamy w aplikacji informacje z czujniku. Oczywiście ta lista może być bardzo duża. Oczywiście w ramach pomieszczeń w danym budynku. I teraz, jeżeli wejdę sobie w ustawienia zaawansowane poniżej, to tutaj mam na przykład właśnie edycję tych czujników, które dodałem i tu mogę na przykład zmodyfikować lub usunąć ten czujnik, dodać go na nowo, zmienić nazwę. Mam takie możliwości modyfikacji. Wracam ponownie do aplikacji i to jest cały obraz tutaj, obraz działania rekuperatora.